Dzień dobry, cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Hincul i dzisiaj mam dla Was w sumie taką radę albo poradę, kto jak woli. Oczywiście dla tych, którzy są zainteresowani czołgami premium. A mianowicie, słuchajcie, w tym tygodniu mamy do kupienia ten oto właśnie pojazd King Dragona Type 59. I pytanie, czy ten pojazd jest warto kupić? Słuchajcie, moim zdaniem bardzo. A dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze ma specjalny bonus dla załogantów. Dodatkowo mamy oczywiście bonus do expa, do zdobywania expa, jak i również do zarabiania. I teraz przykładowo do expa mamy 15%. Do zarobku 57%, a do załogi, słuchajcie, aż 30%. Niewiele pojazdów akurat w grze World of Tanks na konsolę posiada właśnie taki bonus, specjalny bonus do szkolenia załogi. Jeśli kogoś interesuje oczywiście chiński załogant, myślę, że pojazd jest dobry do szkolenia. A jeszcze dość istotna sprawa, oczywiście cena, słuchajcie, 5300 za ten pojazd. To jest naprawdę niezła okazja. Kolejna rzecz, może nie każdemu się ten pojazd podobać, tak jak mi na przykład, bardzo mi się on nie podoba, ale jeśli chodzi o zarabiaczkę i o przyjemność z gry tym pojazdem, naprawdę uwierzcie mi, jest świetna. Zresztą zaraz Wam to pokażę i chwilę sobie porozmawiamy na temat właśnie King Dragona Type 59. Nie można tego pojazdu oczywiście równać z pojazdem Type'em 59, również na 8 poziomie, z tego względu, że pojazd ma losowanie do 10, to jest raz. Kolejna rzecz, ma inne działo, tam mamy 100 mm, tutaj mamy 105 mm. Mamy większe uszkodzenia na strzał, tak więc to jest naprawdę duży plus, jeśli szukamy pojazdu, który będzie dobrze zarabiał. Możemy oddać kilka strzałów i już jesteśmy, można powiedzieć, zarobieni. Kolejna rzecz jest taka, pojazd naprawdę jest przyjemny, słuchajcie. Przyjemność gry nim jest bardzo fajna. Można powiedzieć, że gramy tak jak radzieckim plackiem. Penetracja tutaj na pocisku, zobaczcie, APCR-ze, tutaj są właśnie APCR-y, mamy 200, jeśli by było to nam mało, jeżeli będziemy walczyli z dziesiątkami, zawsze możemy użyć hitów, tam mamy 250. Zaś jeśli chodzi o pancerz, tutaj również nie możemy narzekać, wieża z przodu 200 mm, boki 130, kadłub z przodu ma aż 100 mm, jak na czołg średni, myślę, że nie najgorzej. Ale co tutaj dużo mówić, jeżeli ktoś grał T5-4, a tu jeszcze mamy większe uszkodzenia, myślę, że odnajdzie się w zupełności. Co do wyglądu, sami widzicie, to jest totalnie oczojebny pojazd, ale to nie chodzi o to. Wygląd, moim zdaniem, kiedyś bardzo, bardzo na to zwracałem uwagę i pamiętam, jak ten pojazd wszedł do gry, powiedziałem, że nigdy do niego nie wsiądę, nigdy nim nie zagram. Tylko, że przez przypadek nabyłem ten pojazd, chciałem zupełnie coś innego nabyć i przez przypadek kupiłem King Dragona, nawet dostawałem go do testów i nim nie grałem i raz zagrałem właśnie, jak go nabyłem, i powiem Wam, że jeśli chodzi o zarobki, to jest naprawdę bardzo wartościowa premka. Tak więc jeśli Ciebie nie razi jego wygląd, bo razi po oczach jak cholera, to warto się zastanowić, bo za tą kwotę 5000 golda, myślę, że ta cena jest za ten pojazd bardzo dobra. Jest to połowa ceny tego pojazdu, ja dałem za niego chyba też około 10 tysięcy i to mówię przypadkiem, ale naprawdę jeśli miałbym to zrobić drugi raz, zdecydowanie bym to zrobił, bo pojazd jest dla mnie jedną z lepszych zarabiaczek. Mamy świetną alfę. Spokojnie wystarcza ta penetracja nawet i na dziesiątki. Mamy bardzo fajną mobilność, gdzie pojazd jeździ, słuchajcie, 56 km na godzinę. Opuszczanie działa może nie jest najlepsze, ale minus 7 stopni, słuchajcie, na takim placku również nie jest źle, bo przeważnie te medy radzieckie mają minus 5, minus 6 maksymalnie, a tutaj mamy minus 7, tak więc też duży plus. Przeładunek jest oczywiście dłuższy, bo mamy większą alfę i tu musimy akurat wziąć na to poprawkę, z tego względu, że musimy zachować delikatny dystans do przeciwnika, ewentualnie sklejać się, grać na sklejkę, jak to właśnie takimi radzieckimi plackami. Tak więc słuchajcie, z mojej strony jak na razie to wszystko. Zostawiam oczywiście Was z moją bitwą, a uwierzcie mi, będzie się działo. To jest dopiero początek fragowania, początek robienia uszkodzeń. Zobaczycie potencjał tego pojazdu. Bez mojego komentarza już myślę, że wystarczy na ten temat mówić, czy warto ten pojazd nabyć, czy nie warto. Znajdziecie na moim kanale wiele filmów właśnie z tym pojazdem.
Za każdym razem naprawdę są to dość zacne bitwy na tym pojeździe, a dodatkowo świetne zarobki również możemy przywozić do garażu. Tak więc jeśli szukacie pojazdu chińskiego, premki chińskiej, ten pojazd jak najbardziej polecam. Również wiele razy Wam mówiłem na temat WZ 121 GFT, również tamta zarabiaczka, tylko że tamto jest oczywiście niszczarka. Jest świetnym pojazdem do zarabiania, no i mamy dodatkowo przyjemną grę. Tak więc z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam ślicznie za uwagę i oczywiście zostańcie do końca bitwy, bo tu dopiero się zacznie. Z mojej strony to wszystko, do usłyszenia, hej!